Dzień dobry. Kiedy ostatnio gapiliście się na chmury? W taki intencjonalny sposób, jak ja teraz. Kiedy się kładziecie i przez kwadrans, pół godziny, w wersji luksusowej nawet przez godzinę obserwujecie wędrówkę obłoków? No kiedy? A pytam was, słuchajcie, dzisiaj o to zagapianie się w chmury nie bez przyczyny. Otóż ostatnio dostałam do ręki książkę dla dzieci, w której jednym z wątków była opowieść o chmurach. Jakie kształty potrafią tworzyć, jak wygląda wędrówka chmur, co można z nich wyczytać. No i zdałam sobie sprawę, że byłabym bezradna, gdyby na przykład jakiś mały czytelnik, nawet mały, duży czytelnik zadał mi takie pytanie, skąd się bierze deszcz w chmurach. No nie znałabym odpowiedzi bez fachowego wsparcia. Ja generalnie lubię wiedzieć, a żeby wiedzieć trzeba pytać. Inna sprawa, że należy pytać fachowców. I tutaj mogę wam podpowiedzieć już sprawdzony adres. Festiwal Miedzianka po drodze i warsztaty Poszerzona rzeczywistość. Wśród prowadzących te warsztaty możecie spotkać Natalię Pilguj, która jest meteorologiem, klimatologiem, kobietą, która zajmuje się takimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak na przykład burze czy trąby powietrzne. Swoje badania prowadziła m.in. w Stanach Zjednoczonych, publikuje też w renomowanych czasopismach, takich jak na przykład Journal of Climate. I z Natalią podczas warsztatów w Miedziance będziecie mogli sobie poobserwować wspólnie chmury, tak jak ja, w takiej wersji analogowej, ze wsparciem od samej Matki Ziemi. To jest bardzo relaksujące zajęcie, ale co istotne, to jest też zajęcie, które dostarcza bardzo konkretnej wiedzy, tylko trzeba poznać język chmur. Natalia ten język zna i na pewno będzie dla was fantastycznym tłumaczem. Jedna sprawa to jest ta taka analogowa, nazwijmy ją tak, obserwacja. Druga rzecz, że na pewno Natalia dostarczy wam narzędzi nowoczesnych. Myślę o aplikacjach czy różnych programach, które pomagają analizować dane pogodowe i wyciągać bardzo konkretne wnioski. Przy okazji dzisiejszego zagapiania się na chmury przypomniałam sobie piękny film Supernowa. Tam jeden z bohaterów mówi takie zdanie, może nie powtórzę jeden do jednego, ale mam nadzieję, że uda mi się oddać sens, że na świecie nie brakuje okazji do zachwytu, tylko że to nam coraz częściej brakuje woli do tego, żeby ten zachwyt w sobie obudzić. Więc proszę obudzić wolę zachwytu, tak to nazwijmy, a kiedy już wola zostanie obudzona, to jedyny słuszny kierunek to Miedzianka, warsztaty, poszerzona rzeczywistość. Zapraszam z całego serca, konkrety znajdziecie pod nagraniem.